Okej, zajmijmy się dzisiaj omówieniem nowości z odrodzenia DC z marca i kwietnia 2018 roku. Flash, pęd ciemności. Drugi tom Flasha skupia się przede wszystkim na relacji pomiędzy Flashem, Kid Flashem oraz Flashem, który kiedyś był Kid Flashem. Do tego gdzieś w tle zarysowuje się Jay Garrick, który jeszcze nie debiutuje w tym tomie, ale obstawiam, że za jakiś czas się pojawi. Jeśli poprzednie zdanie wywołało pewien mętlik w waszych głowach, już śpieszę tłumaczyć. Otóż w tym tomie Joshua Williamson skupił się najmocniej na relacji superhero sidekick pomiędzy Barrym Allenem a Wallym Westem, nastoletnim Kid Flashem z New 52. Ponieważ jest to zażyłość dosyć skomplikowana, z pomocą przychodzi również kolejny element, czyli zapomniany Flash ze starego DC, rudowłosy Wally West. Tam, gdzie mentorowanie nie wychodzi Barremu, tam pojawia się Wally i tłumaczy pewne superbohaterskie rzeczy swojej wersji z New 52. Nastoletni Wally ma z kolei ogromne ciśnienie, by zrobić wrażenie na Flashu. Ta brawura prowadzi go prosto w sidła Shade'a, rezydenta Krainy Cieni, który przechadzał się po Keystone nocami i straszył ludzi, by zwabić do siebie Flasha. Bohater jest mu potrzebny, by stoczyć batalię o ukochaną w sercu Krainy Cieni. Wiem, że na papierze wygląda to średnio i jest utkane z setek motywów czy schematów, które już świetnie znacie z literatury czy filmu. Nawet od samego autora, ponieważ Pęd Ciemności w wielu miejscach przypomina jego autorski komiks Birthright. Ale nie będę narzekał, bo i tak przeczytałem ten tom za jednym zamachem i chyba nawet był mniej pretekstowy niż pierwszy. I zdecydowanie bardziej skupił się na relacjach pomiędzy bohaterami, co odbieram jako dużą zaletę. Wreszcie spojrzałem łaskawszym okiem na Iris West. Zaczynam lubić nastoletniego Wally'ego, a Barry skonfrontowany z Wally'im z przednio 52 zaczyna jakoś się wyodrębniać charakterologicznie. Może nie nazwałbym go jeszcze bohaterem stojącym twardo na własnych nogach i z mocnym kręgosłupem, ale kto wie. Może za kilkanaście zeszytów będę już mógł tak powiedzieć? W dużym skrócie, jeśli podobał wam się tom pierwszy, to śmiało sięgajcie po drugi, a trzeci będziemy mieli już w lipcu. Wonder Woman, rok pierwszy. Drugi tom Wonder Woman Grega Raki z DC Rebirth zawiera historię o początkach naszej bohaterki. Opowieść rozpoczyna się w momencie, gdy Diana, córka Hipolity, królowej Temiskiry, marzy o dalekich podróżach i innym życiu niż to, które kocha, ale które jest jednocześnie jedynym, jakie zna. W międzyczasie żołnierz Steve Trevor zostaje wysłany gdzieś na zapomniany przez Boga kraniec świata z tajną misją antyterrorystyczną, i w wyniku jakichś dziwnych zawirowań jego samolot rozbija się nad Temiskirą i Steve okazuje się być jedynym ocalałym mężczyzną z tej katastrofy. Amazonki postanawiają odesłać go z powrotem do domu. Jest jednak pewien problem. Któraś z nich będzie musiała towarzyszyć Trevorowi w drodze powrotnej, a później już nigdy nie będzie mogła powrócić na Temiskirę. Amazonki urządzają turniej, który ma wyłonić tę ambasadorkę. Ale wy już wiecie, kto nią zostanie, mam rację? To jest jeden z tych komiksów, gdzie nie tyle istotne jest to, co się wydarzy, co bardziej jak. Greg Rucka wyszedł chyba z założenia, że nie ma co silić się na jakieś ogromne plot twisty, skoro i tak wiadomo, do czego ostatecznie ta historia doprowadzi. Postanowił zamiast tego pobawić się originem naszej bohaterki. Takie smaczki jak pierwsze odbicie kuli karwaszem Wonder Woman, jak pierwsze użycie lasa prawdy na Steve'ie Trevorze, jak pojawienie się doktor Minerwy czy Aresa są jakością samą w sobie. Nie tylko pozwalają nam dobrze poznać najbliższe otoczenie bohaterki, co również rewelacyjnie eksponują wszystkie te elementy jej świata. Greg Rucka znalazł nawet sposób na przedstawienie tak kampowych rzeczy jak niewidzialny samolot w sposób świeży. Opuszczanie pokładu przez Steve'a i Dianę na plaży na długo zostanie w mojej pamięci. To był po prostu jeden z tych bardzo dobrych momentów w tej historii. No właśnie, momenty. To jest taki komiks, gdzie cała akcja i praktycznie wszystko, co dzieje się dookoła, jest tylko pretekstem do tego, by móc poczęstować czytelnika jakimś smaczkiem czy piękną sceną. A czysta akcja albo walki wydają się tutaj być trochę na siłę. Zazwyczaj w komiksach to dialogi są pretekstem, by jak najszybciej przejść do bijatyk albo strzelanin. Dlatego bardzo często dwaj bohaterowie, gdy się spotykają, to najpierw muszą regulaminowo obić sobie mordy, zanim zaczną wspólnie działać. Ale tutaj, w roku pierwszym Wonder Woman, dzieje się dokładnie na odwrót.
Nie żebym narzekał, bo nadal był to bardzo dobry komiks, ale tego balansu trochę mi jednak brakowało. Rysunki są bardzo dobre. Może nie wybitne, ale pomiędzy kadrami została zachowana odpowiednia płynność narracyjna. Dodatkowo emocje na twarzach bohaterów robią wrażenie i jest ich tutaj cała gama. W odróżnieniu od innych dzieł, gdzie każdy z bohaterów ma dwie miny na krzyż. Generalnie polecam. Podobał mi się już pierwszy tom, a drugi nie jest gorszy. Kolejny dostaniemy w lipcu, a w międzyczasie ukaże się jeszcze drugi opasły tom z przygodami Wonder Woman Grega Ruki ze starego DC, więc fani bohaterki nie powinni narzekać. Detective Comics – Syndykat Ofiar. Drugi tom Detective Comics Jamesa Tynion IV utrzymuje poziom swojego poprzednika, przez co jest chyba nadal najlepszym komiksem w ofercie DC Odrodzenia z Batmanem w roli głównej. Po wydarzeniach z tomu pierwszego nowo powstała drużyna nietoperzy przeżywa pierwszy kryzys. Bohaterowie nie wiedzą, jak poradzić sobie ze śmiercią Tima Drake'a. Co więcej, nie wszyscy potrafią o tym rozmawiać. To wydarzenie bardzo mocno oddala Batmana od reszty grupy, a w szczególności od Stephanie Brown, która po śmierci Robina zaczęła kwestionować wiele decyzji podejmowanych przez Bruce'a Wayne'a. Jednocześnie Gotham zostaje zaatakowane przez Syndykat Ofiar, zrzeszenie złoczyńców, którzy są ofiarami rykoszetu walk Batmana z popularnymi vilenami. Co więcej, członkowie Syndykatu Zbrodni wyglądają, jakby chcieli oddać pewien hołd tamtym złoczyńcom. Nawet średnio uważny czytelnik odnajdzie w nich odniesienia do Poison Ivy, Scarecrowa czy oryginalnego Red Hooda. Przyświeca im jednak osobliwy cel. Chcą ocalić miasto poprzez zniszczenie Batmana, bo są święcie przekonani, że gdyby nie działania tego bohatera, nie byłoby tych wszystkich nieszczęść, które spadają na Gotham. I to myślenie, chociaż wydaje się paradoksalne, jednak coś w sobie ma, bo umówmy się, że postać Batmana inspiruje nie tylko bohaterów, ale również przestępców. W tym tomie znajduje się również dodatkowa dwuzeszytowa historia, której główną bohaterką jest Batwoman i która dotyczy jej skomplikowanej relacji z ojcem z jednej strony i Batmanem z drugiej. Jest to w pewnym sensie originowa historia tej bohaterki i mówiąc w dużym skrócie, jest dobra. Jeśli polubiliście tom pierwszy, chociażby za relacje pomiędzy bohaterami, zawartką akcję i nieszablonowe pomysły, to śmiało sięgajcie po drugi, tutaj nadal to wszystko jest. Suicide Squad – Przy zdrowych zmysłach. Drugi tom Suicide Squadu można fabularnie podzielić na trzy części. Pierwsza jest kontynuacją tomu pierwszego. Zod i jego czarne więzienie zostają przetransportowani do Buell Rev. Amanda Waller ma błyskotliwy plan, by kryptonijski generał został kolejnym członkiem Task Force X, na co nawet najwięksi szaleńcy reagują przerażeniem. Notabene, zostaje w tym komiksie powiedziane wprost, że najbardziej szaloną osobą w więzieniu Buell Rev jest nie kto inny jak Amanda Waller. I podoba mi się to, że scenarzysta jest tak bardzo świadomy bohaterów, których pisze. Jednocześnie w Buell Rev ma miejsce dziwna awaria zasilania, połączona ze zbiorową histerią. Wszyscy przebywający w więzieniu ludzie, zarówno osadzeni, jak i pracownicy, zaczynają oddawać się pierwotnym instynktom. Najczęściej zabijają. W tym wszystkim tylko jedna osoba okazuje się być na to odporna. Jest to Harley, na którą awaria zadziałała dokładnie odwrotnie. Pierwszy raz od bardzo dawna stała się zdrowa na umyśle. I jest teraz jedyną osobą, która może uratować więzienie, a nawet cały świat, bo szalony generał Zod na wolności mógłby zasiać ogromne spustoszenie. Drugą część tego tomu stanowią dodatkowe historie, z których część ma w miarę niezły poziom, ale niektóre stanowią zaledwie wypychacze. Cieszę się, że dostaliśmy coś na kształt backstory dla Hack, ponieważ jest to naprawdę interesująca bohaterka, intryguje mnie i chciałbym poznać ją lepiej. Ostatnia część to zeszyt specjalny, wydany z okazji Prima Aprilis, opowiadający o Harley, która postanowiła stworzyć grupową terapię dla superzłoczyńców. Coś na kształt anonimowych alkoholików. Ogólnie nie lubię takich pseudookolicznościowych zeszytów i ten również nie był wyjątkiem. Zmęczył mnie i poirytował, bo jedyny jego związek z Suicide Squadem to obecność Amandy Waller i stanowienie pewnego prequelu do eventu Suicide Squad vs Justice League. Fabuła tego zeszytu jest bardzo pretekstowa, mało zabawna i sam już nie wiem, dlaczego włodarze z DC tak bardzo upodobali sobie Harley jako bohaterkę tych pseudookolicznościowych zeszytów. Bo ten zeszyt bardziej pasowałby pod szyld Harley Quinn i w ogóle jego treść bardzo przypominała mi te kolejne tomy Harley z New 52, gdzie
regularne zeszyty stanowiły gdzieś połowę, a połowę właśnie te pseudo-okolicznościowe one-shoty. Nie lubię tego. Wybija mnie to z rytmu czytania regularnej serii. Ale poza tym jednym zeszytem, drugi tom Suicide Squad stanowi całkiem niezłą lekturę. Oczywiście pełną kampowych rozwiązań, więc bądźcie na nie przygotowani. Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni. Światło w butelce. Ten komiks to dobra kosmiczna rozrywka. Tylko tyle i aż tyle. Po wydarzeniach z poprzedniego tomu Korpus Zielonych Latarni powrócił do swojego domu w towarzystwie zbuntowanych Żółtych Latarni. Ci Yellow Lanterni, którzy nie chcieli zasilić machiny strachu Sinestro, z Soranik na czele, walczą teraz z Zielonymi Latarniami ramię w ramię. Ale jest to dosyć sensowne, bo, jak w pewnym momencie zauważa jeden z bohaterów, strach i wola mogą obok siebie współistnieć. Jednocześnie na arenie pojawia się Kyle Rayner, który opanował całe spektrum emocjonalne i teraz działa jako biała latarnia. Otrzymuje on zadanie sprowadzenia do rzeczywistości Hala Jordana, który po wydarzeniach z poprzedniego tomu zawędrował do krainy, która jest domem poległych na służbie zielonych latarników. Takie pola elizejskie albo pola Green Lantereńskie? Takie miejsce poległych Green Lanternów. Jednocześnie korpus składający się z żółtych i zielonych latarni wpada w pułapkę zastawioną przez Brainiaca. Tym sposobem nasi bohaterowie zostają zminiaturyzowani i uwięzieni przez sztuczną inteligencję. Dzieją się tutaj kosmiczne rzeczy, dosłownie i w przenośni. Na moją szczególną uwagę zasłużyła warstwa graficzna, szczególnie w tych miejscach, gdzie jest ogromnie dużo szczegółów, a jest takich miejsc wcale nie mało. Nie wiem, czy to bardziej zasługa scenarzysty czy rysownika, pewnie obydwu, ale bardzo podobało mi się, w jaki sposób konstrukty z pierścienia potrafią charakteryzować bohaterów. Na przykład Guy Gardner cały czas ma jakieś konstrukty związane z amerykańskimi grami zespołowymi, przede wszystkim z baseballem, podczas gdy Hal, świetny pilot, zawsze konstruuje jakiś samolot czy maszyny latające. Takie detale sprawiają, że naprawdę nieźle czyta się ten komiks i fakt, że jest dosyć oddalony od reszty uniwersum DC, również nie przeszkadza. To jest taka historia, w którą może i ciężko wskoczyć, ale później całkiem nieźle już się to czyta. Dla osób, które lubią takie kosmiczne akcyjniaki. Nightwing Bloodhaven. Gdy kilka miesięcy temu opowiadałem o pierwszym tomie Nightwinga z Rebirth, trochę kręciłem nosem. Nie podobało mi się wpychanie czytelnikom do gardła Trybunału tudzież Parlamentu Słów, nie podobało mi się zmienianie miejsca akcji co chwilę i za dużo związków ze Spiral. Pierwszy tom ewidentnie nie wiedział, czym chce być i jak bardzo powinien być osadzony na wydarzeniach z New 52. I tym bardziej miło jest mi powiedzieć, że drugi tom już wie i różnica pomiędzy pierwszym a drugim jest naprawdę ogromna. Dick Grayson przenosi się z Gotham do pobliskiego Bloodhaven, miasta nad oceanem, które wydaje się mieć turystyczny potencjał i pewnie nawet można byłoby go wykorzystać, gdyby nie wysoka przestępczość i korupcja. Dick podejmuje się wolontariatu w centrum osiedlowym i zaczyna prowadzić zajęcia z młodymi ludźmi. Okazuje się, że w tym miejscu funkcjonuje również grupa wsparcia dla byłych superprzestępców, a w sumie byłych sidekicków superprzestępców. Brzmi enigmatycznie? Członkami tej grupy są młodzi ludzie, którzy działali przez jakiś czas jako pomocnicy ważnych złoczyńców, takich jak Goryl Groot, jak Catwoman czy Pingwin, a teraz starają się jakoś wyprostować swoje życie. Nie muszę chyba dodawać, że te osoby intuicyjnie nie lubią Nightwinga. W przeszłości to właśnie on, jeszcze jako Robin, zamykał ich za kratkami u boku Batmana. Nightwing poznaje ich trochę lepiej i uświadamia sobie szybko, że różni ich od niego tylko jedno. Mianowicie on miał prawego i dobrego mentora, a oni nie. I tym samym postanawia im pomóc, a okazja ku temu nadarza się naprawdę szybko. Ktoś wykorzystuje podejrzaną przeszłość uciekinierów, jak sami siebie określają, i zaczyna kolejno wrabiać ich w morderstwa. Tym sposobem superbohatersko-szpiegowski Nightwing z pierwszego tomu ustępuje miejsca kryminalnej, street-levelowej historii. Ani trochę nie przesadzam, jest tutaj ciekawa intryga, bohaterowie są interesująco nakreśleni, a relacje pomiędzy nimi rozwijają się naturalnie. Szczególnie mam takie wrażenie w odniesieniu do relacji pomiędzy Dickiem a Sean. Ostatni zeszyt jest w całości poświęcony ich związkowi, temu jak go postrzegają i jak zmienia się to spojrzenie na przestrzeni czasu. Kapitalna robota. To jest ten Tim Seeley, którego brakowało mi w pierwszym tomie.
W ogóle jest tutaj bardzo dużo Dicka Graysona. Są te chwile, gdy po prostu zrzuca kostium Nightwinga i próbuje być normalnym człowiekiem. Ogląda seriale, czyta książki, słucha muzyki, czy spotyka się z dziewczynami. Tymi motywami scenarzysta osiąga balans w historii i jednocześnie świetnie buduje napięcie w tych superbohaterskich momentach. Kurczę, mam nadzieję po prostu, że w trzecim tomie też będzie tak dobrze. Jedyny minus drugiego tomu to pierwszy zeszyt, jeszcze zanim Dick przeprowadza się do Bloodhaven. Historia z Supermanem, Doktorem Destiny i koszmarami dręczącymi Dicka jest beznadziejna i mam wrażenie, że istnieje tylko w takim celu, żeby dać Nightwingowi pretekst do przeprowadzki. Kupcie ten tom, ale olejcie pierwszy zeszyt. Naprawdę, nie czytajcie go. Zacznijcie czytać od drugiego. Gwarantuję, że niczego nie stracicie, a może nawet zyskacie. Omówiłem dzisiaj 6 tomów, z których żaden nie był zły. Każdy czytał mi się naprawdę dobrze, ale też każdy był zupełnie inny od pozostałych. Jestem pewien, że części z Was przypadnie do gustu na przykład Detective Comics, części Korpus Latarni, a komuś Suicide Squad i nie będzie w tym nic dziwnego. Po prostu wybierając tytuły do zakupu, myślcie nie tyle o tym, który jest najlepszy, ile który będzie najbardziej optymalny dla Was. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia, do następnego filmu.